Cześć wszystkim. Dawno nie nagrywałem żadnego filmiku, ponieważ czekam na lutownicę z AliExpressa na groty T12, ale ostatnio do mnie przyszedł świetny mail od jakiegoś użytkownika, nie wiem, chyba z Hiszpanii. Wysłał mi zdjęcia HDMI Grabera lepszej wersji, ulepszonej niż ta EZK 266 HD60 Game Life. Wysłał mi dwa zdjęcia płytki, jak jest z przodu i z tyłu wygląda. I dodatkowo jeszcze tam nagrał filmik, jak kameruje tam te całe wszystkie układy. Super sprawa. Dzisiaj wam właśnie pokażę, jak wygląda ulepszona wersja EZK 301. I jeszcze wspomnę wam, myślę, że to może się komuś przydać. Ja to dopiero odkryłem niedawno, bo tak naprawdę wszystkiego nie wiedziałem na temat tego urządzenia, ale szybko wam przybliżę, jak to wygląda. Ten HDMI Grabber HD60 Game Life kosztuje na AliExpressie w granicach 200-250 zł. Chyba jakoś tak, musiałem teraz ceny sprawdzić. Może się zmieniło przez tego koronawirusa, ale myślę, że więcej nie powinien kosztować. To jest HDMI Grabber, który ma obsługę wejście HDMI 4K w 30 pipsach. To jest maksymalny sygnał, jaki może wejść na to urządzenie. 4K 30 pipsów, bez HDR-a oczywiście, szkoda. Ale w tej cenie to już raczej, żeby z HDR-em było, to już trudno. Wyjście jest 4K 30 pipsów, tu jest takie pass-through. Niektórzy to opisują jako loop, czyli jakby takie wyjście. I tutaj jest obraz w zasadzie bez żadnego input laga, także możemy sobie podłączyć pod monitor i wtedy grać bez problemu, a tym wejściem nagrywać gdzieś tam w OBS-ie sobie. Oczywiście w OBS-ie wtedy obraz po wejściu ma jakieś tam opóźnienie. Zrobię może kiedyś filmik, jakie to jest opóźnienie, ale jak grałem na PS3 w Uncharted 3, to powiem wam, że nie dało się grać. Takie było duże opóźnienie. Nie pamiętam wtedy, czy ja miałem podpięte pod USB 2.0 to, czy pod USB 3.0, także będę musiał właśnie zrobić kiedyś test. I właśnie, tutaj z tyłu mamy wejście USB 3.0, do którego podłączamy sobie tam do laptopa, komputera. Wejście mikrofonowe, które umożliwia nagrywanie nam jakiegoś tam dialogu. Bezpośrednio wpinając mikrofon właśnie tutaj do urządzenia. Oczywiście ja sobie tak ustawiałem, że miałem dźwięk mi szedł przez HDMI w OBS-ie. Można tam ustawić to bez problemu. A mikrofon miałem po prostu ze słuchawek zewnętrznych, także tego nie używałem. I teraz tak, taka ciekawostka. Powiem wam, że tutaj jest USB 3.0 i bez problemu możemy podpiąć też kablem do portu USB 2.0. Teraz o co chodzi? Podpinając pod USB 2.0, to będzie pierwsza taka ciekawostka, myślę, że się może przydać niektórym. Podpinając pod USB 2.0 w OBS-ie, w ustawieniach, jeżeli wybierzemy sobie to urządzenie, mamy format nagrywania tylko MJPEG. Czyli jak wiemy, to jest format stratny. W zależności jak sobie tam producent jakiś ustawi w firmware, jaka ta kompresja jest duża. Także może być widać coś takiego, że na przykład jakby teraz tutaj leżało urządzenie, to na przykład tutaj by były takie poświaty różnych stopni jakby, nie wiem jak to nazwać, kolorów. Taka tęcza się robi wtedy. No bo jest obraz po prostu stratny i jest kompresja i wtedy to wychodzi, widać taką pikselozę, powiedzmy w ten sposób. A natomiast, jeżeli podłączymy to urządzenie pod USB 3.0, wtedy mamy do wyboru dwa formaty. MJPG i JUF2. JUF2 jest o tyle lepszy, że on praktycznie tam chyba, nie wiem czy ma jakąś kompresję, ale jak ma, to bardzo mało i praktycznie jest bezstratny. Wtedy obraz jest najlepszy. I co najlepsze, pod USB 2.0 podpinając tego HDMI Grabera nie wyciągniemy nagrywania 1080p 60 klatek. Maksymalnie 30 fipsów będzie szło po tym formacie właśnie MJPG. Jak podepniemy pod USB 3.0, to wtedy dopiero
możemy nagrać materiał właśnie, jak mam jakieś urządzenie, które pociągnie 60 klatek w 60 flipsach Full HD. To jest taka ciekawa informacja. Mam nadzieję, że się to przyda komuś przy wyborze na przykład jakiegoś urządzenia na AliExpressie. No dobra, okej. Okay. To na temat tego mojego HDMI Grabbera. Spoko, nagrałem nim, jak grałem na PS3 w Uncharted. Świetnie się nagrało, nie mam żadnych tam zastrzeżeń. I teraz wam pokażę, ja się przełączę na desktop, te zdjęcia, które wysłał mi ten gościu. Super sprawa. Albo nie, najpierw się jeszcze przełączę na Firefoxa i wam pokażę dwa urządzenia, te moje i te jego, 301. Żeby już tak dopełnić po prostu więcej informacji na temat tych urządzeń. Zobaczę tylko, czy mi ściągnął. Ok, jest. Jesteśmy teraz na EZKP 266 Game Live 4K30, czyli tym, co ja kupiłem. I tutaj jest cały opis, że właśnie umożliwia nagrywanie, znaczy nagrywanie, wejście w sygnału 4K30 fipsach. Czyli możemy podpiąć na przykład, nie wiem, Xbox One X-a, włączyć tam, ustawić 4K i bez problemu nam to powinno hulać. USB 3.0. Właśnie ten port, tak jak mówiłem. Mikrofon. Ani razu tego jeszcze nie użyłem, powiem wam szczerze. I tutaj specyfikacja. Wejście oczywiście tylko HDMI. Audio idzie przez HDMI-ka, tak jak wam już tłumaczyłem, że w OBS-ie tam trzeba wybrać sobie odpowiednią opcję, żeby ten dźwięk ściągnęło nam z gry. W przypadku PS3 na przykład, jak ja podłączałem, lub przez mikrofon, wejście 3,5 mm, wyjście HDMI i tutaj są dostępne rozdzielczości do 4K 30p. 30 flipsach, 30 klatek. Tylko dla wejścia and pass through. No, tylko do wejścia i pass through poleci nam takim tym maksymalnie. Bo nagrywanie już jest 1080p 60 klatek, tak jak już mówiłem, przez USB 3.0, bo po USB 2.0 nie poleci nam 60 klatek. Taka rozkmina była moja. Mamy opis. Teraz sobie przejdźmy do wersji 301, tej, której właśnie wysłał mi ten użytkownik, który sobie kupił to urządzenie. I ta wersja już w ogóle wygląda bardziej oble, porównując sam wygląd. No to też jest w miarę, takie ma zaokrąglone rogi, ale ta już wygląda tak już. No teraz, co powiem, nie śmiejcie się, jak mydelniczka, taka ładniejsza. I tutaj mamy też nagrywanie w 1080p w 60 klatkach. Czyli mamy to samo co na tej 266. Jakie są różnice tutaj? Taką chyba najważniejszą różnicą, jakie ma to urządzenie, to wiecie co jest? Zaraz wam powiem. Tu mamy tak, o. To samo. Wszystko, rozdzielczości, jakie obsługuje te urządzenie. 1920p na 1080-60p, a to jest chyba nagrywanie tylko podane, nie tak jak tutaj było pastru, że jest 4K, bo 301 na pewno się różni tym, to samo wszystko, myślę, że chyba oni nawet opisu dokładnie nie poprawili, ale ja wiem o co chodzi. Wersja 301 obsługuje już wejście 4K w 60 fipsach. Tak jak tu mamy w 266 tylko 30p, to tak 301 obsługuje już w 60 fipsach 4K. No jestem pewny, że nie ma HDR-a, nie wspiera, bo to nie za tą cenę. I teraz sobie przejdźmy do czegoś najlepszego, czyli do zdjęć, które wysłał mi ten użytkownik i zobaczcie, jak wygląda w ogóle
płytka całego tego urządzenia. W ogóle świetne zdjęcia zrobił ten gościu. Pełen szacun dla niego. Także jeżeli będzie to oglądał, to regards from Poland. Czy jakoś tak to się mówi? Dobra, przechodzę na desktopa. I teraz sobie zobaczmy tak. Tu mamy tą płytkę. Mam nadzieję, że to się wszystko nagra fajnie. Już mamy całkowicie inne układy. Wydaje mi się, że ta wersja 301 jest troszeczkę bardziej już zaawansowana, lepsza. Bo ma jakiś tutaj układ Ampia, czy jakoś tak to się nazywa. Kość Winbonda BGA. Dosyć ciekawe. Tutaj jest układ chyba do flashowania tego. MXIC. Tak. Dokładnie to jest ten sam, co mam we wzmacniaczu gitarowym. Czy nie, to przepraszam, to miałem dokładnie taki sam w Samsungu. Tak, Samsungu 550. Też właśnie tą kość. Pamiętam, że... Znaczy pamiętam, nawet filmik robiłem o tym, że flashowałem tego Samsunga. Bo jak niektórzy wiedzą, sflashowałem go obiosem od Acera. Tu mamy jakoś też jakiś układ Macro Silicon ITE. Przewróćmy sobie obraz trochę. Jaki to jest ITE? IT66D4E. Taka wersja. Także możecie sobie rozkminiać tutaj. Ja troszeczkę przytrzymam na tym. No, wyszukać w Google, co w ogóle to robi. Wiem, że na ruskich stronkach są opisy bardzo fajne tych kart. Ampia, no na pewno już jest różnica pomiędzy moją, że ja nie mam tej Ampi, nie mam Winbonda. To chyba mam. To jest od dźwięku jakiś tam układ. Tego chyba też mam, ale Chińczycy wymazali. Zdarli jakby tą powłokę, żebym nie mógł odczytać, co to jest za układ. A tutaj wszyscy jedynce nie zrobili tego, także ten użytkownik, który mi to podesłał, wszystkie układy są nienaruszone, w pięknym stanie. Można sobie porozkminiać różne rzeczy. Mamy też wejście słuchawkowe, też 3.0. Wejście, wyjście, który z tych jest, nie pamiętam dokładnie orientacji. I tu mamy też jakieś takie ciekawe połączenie. Nie wiem, do czego to jest. TX, RX, czyli jakieś wysyłanie, odbieranie. Dosyć ciekawa sprawa. Ale już na tyle nie jestem zaawansowany, żeby powiedzieć wam, co tym można robić. Ja wiem, że w kamerkach kiedyś SJK ma było coś takiego, ale chyba do zdalnego sterowania, że można było coś jakoś się podłączyć. Dobra, teraz sobie zobaczmy drugą stronę. Druga strona też. Tutaj ATM, T. To też chyba starali się zamazać Chińczycy, nie wiem. Jak to pomniejszyć? No, druga strona wygląda w ten sposób. Czyli tak to wygląda. Super sprawa. Muszę sobie te zdjęcia wrzucić na chomikuj.pl do mojego folderu właśnie z EZK-em. Będzie na przyszłość. Jakby na przykład ktoś miał, nie wiem, takie urządzenie, coś się popsuje, to zawsze można dowiedzieć się, gdzie jaki element był, tak? Oczywiście nie powiem wam, jaka jest wartość rezystora na przykład gdzieś tutaj, w tych, bo tego nie mam jak zmierzyć. Ale już na przykład, żeby zobaczyć, jakie są układy, już całkiem bez problemu sobie poradzimy. Fajna sprawa. EZK 301. Od środka, moi drodzy, u mnie na kanale widzicie to, dzięki temu właśnie użytkownikowi, który nadesłał mi te zdjęcia, pokazuję wam to wszystko. Fajna rozkmina. Chciałbym jeszcze gdzieś dorwać na ruskiej stronce, jak oni rozkminiają poszczególne układy, to by była już super sprawa. A jeżeli ktoś z was jest tak już kumaty, że potrafi fajnie opisać te wszystkie układy, powiedzieć, co do czego mogłoby służyć, na przykład, nie wiem,
jaki układ jest odpowiedzialny za wejście te mikrofonowe. Są naprawdę super rozkminy i pozwalają nam na zrozumienie działania takiego urządzenia w lepszy sposób. A na przykład tutaj jest płytka, data 2019, 6 czerwiec, 10, a u mnie pisze 2019 też, ale nie 6 już, tylko maj, 5. Także Chińczycy już miesiąc jakby później zrobili wersję 301, która wspiera właśnie 4K 60 Hz. I co jest lepsze, te płytki chyba tutaj mają już wbudowane DHCP klucze, także podpinając jakieś takie urządzenie, jak właśnie PS3, powinniśmy mieć bez problemu i dźwięk, i obraz. Ja tak miałem, także przy włączonym nawet chyba DHCP wtedy w konsoli. DHCP, dobrze mówię? Bo już mi się myli, to wiecie z czym? Z tymi ustawieniami od sieci. DHCP. Zaraz muszę sobie wpisać w Google. DHCP to się nazywa HDMI? HDCP. HDCP. Ja teraz mówiłem o sieciowym DHCP. Chyba tak. HDCP. O, to mi się rozchodziło. HDCP mają już te mydelniczki. Tak się wyrażę. No i co? No i przełączę się jeszcze raz na widok z kamerki, żeby pokazać wam te moje urządzenie. Jeszcze raz podsumuję. Nie żałuję wydanych pieniędzy na to urządzenie, bo pozwala mi podłączyć i kamerkę JVC, i telefon, który ma wyjście mikro HDMI, i aparat cyfrowy Sonyaka, który też ma wyjście HDMI. Dzięki temu mogę sobie właśnie podłączyć pod mikroskop, pod obiektyw taki do mikroskopu. No i właśnie ciekawa opcja, właśnie zapamiętajcie sobie to. Pod USB 3.0 macie dostępne dwa formaty nagrywania. MJPG, czyli kompresja, obraz będzie gorszy, stratny, i UF2. Dokładnie możecie sobie poczytać na Wikipedii o tej kompresji, co to jest MJPG, co to jest UF2. No i że po USB 3.0 możemy nagrywać w 60 klatkach, a po USB 2.0 w 30 klatkach. To są takie dwie ważne chyba informacje na temat HDMI graberów. Nie posiadają HDR-a obsługi, także nie nagramy tego tak, jak nam to by na przykład jakaś gra wyświetlała wszystko na telewizorze, który obsługuje HDR-a. I to było na tyle. Ile nagrywam? 18 minut na temat znowu HDMI grabera. Dobra, myślę, że może coś ciekawego wyłapiecie z tego, co chciałem wam przekazać. Ciekawostka, EZK 301. A jeszcze się przełączmy na Firefoxa i coś wam pokażę, że nawet do 301 nie ma jeszcze firmware'u. Patrzcie, 273, 295, 284, 280, 269, 266, 261M. Czyli to jest do mojej tej. Tutaj, a jak się najedzie, to pokazuje, że 269 firmware zip. Pisałem już do tych gości, ale chyba olali temat. Być może tak ma być. EZK 263, 294, 260, 274, ale 301 jeszcze nie ma. A wiecie, co by było fajne, jakby było dostępne? Pobrałbym go i spróbował zaktualizować ten 266, bo jak niektórzy wiedzą, już robiłem takie testy, że wgrywałem firmware'y na 266, na przykład od, już nie pamiętam, jakie to były, ale chyba 294. W ogóle wykrywało wtedy jakieś urządzenia HD Medical, także HD Medical, gdzie jest HD Medical? Gdzieś było Innovation, o Medical, Medical Imaging, Imagining, nie umiem angielskiego zbyt dobrze. No także wykrywało mi jako urządzenie, które oni sprzedają tutaj,
bo to wygląda już w ogóle totalnie zaawansowane, jak gdzieś do szpitala. Szkoda, będę co jakiś czas sprawdzał tą stronkę i być może pojawi się do 301 i wtedy spróbuję to wgrać. I to by było w ogóle coś super, jeżeli na przykład by po wgraniu do tej HD60-266 dostała obsługę 4K60 fpsów. Za darmo aktualizacja software'owa urządzenia, nie? Do wyższego, jakby tak by powiedzieć, modelu. No dobra, kończę na tym. Ja mam 266. Chyba było na tyle. Jak macie jakieś swoje HDMI grabery, to napiszcie jakie. Też by było fajnie sobie poczytać jakieś takie informacje od was. To na tyle, pozdrawiam, trzymajcie się.